Ale nie mam odpowiedzi. Z panem Stoku, brat. Zabrał mi piona. Odbiłem. Ta wersja chyba nie jest za dobra. Można grać jeszcze, co prawda. Ojej. Zasłonię się. Nie, no, panie Michale, pan se żarty robi. Panie Michale, no by... Chce pan, żebym powiedział, co ja o tym myślę, tak? Panie Michale? Prowokuje mnie pan, panie Michale, żebym powiedział, co o tym myślę. Podzieliłem szachownicę na dwie części. No co mogę panu powiedzieć, panie Michale, no? Po roszadzie strzelam na H7. To raszuję. Pakatak. Tu mi groziło skoczek B3. Dobranoc, panie kocie. No co mogę, panie Michale, myśleć, no. Jak mawia Szypow, mawia, medycyna jest bezradna. A ja mawiam, medycyna notuje i takie przypadki. Skoczek B3 nie jest dobry. No, dobrze. Pionka na A4 nie można brać. I zroszuję. Roszady nie ma. I zroszuję. Chociaż wieża B1 jest niezłe. A na razie zroszuję. Wieża B1 było niezłe. Dalej jest niezłe. Wieża B1, wieża B4. I tu mam jeszcze niespodziewajkę.
Ale teraz to wydaje mi się, że mogę zaryzykować to. I wieża B4. A jeszcze jest hetman C6. Hetman C6 jest. To wezmę. I zdwoimy wieżę. Wzdłuż linii B. Na D8 źle. Wydaje mi się, że goniec z G6 najlepiej mi pomoże. Nie liczę wariantów. Dziękuję bardzo. No goniec B4 nie jest zły. No ale bicie to mi oddaje centrum. No i pogoniec A3 nie ma roszady. Od razu hetman G5 wygrywa. Proszę, nie widziałem, że hetman G5 od razu wygrywa. No, ale dawać piona C3 to nie chciałem. I znowu hetman G5, wieża B1. No to jest koniec, to dziękuję bardzo. Momencik. Już jestem. Muszę kończyć, proszę Państwa. Robi się późno, niestety.